Cześć! Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić dobrą, mleczną kawkę w domu przy niskim budżecie. Zapraszam! Także pierwsza rzecz, jakie będziemy potrzebować, to ekspres. I w tym wypadku to może być naprawdę tani ekspres. Ja w domu mam ten, który kosztował 300 zł, a można kupić używane jeszcze taniej. I nie jest to żadna niesamowita maszyna. Jest to po prostu tani ekspres, który nie zrobi dobrego espresso, bo do tego potrzeba wysokiego ciśnienia i dużo lepszego sprzętu, ale na potrzeby domowe jest naprawdę wystarczający i pozwoli zrobić dobrą kawę. Ja w nim robię naprawdę dużo lepszą kawę niż piję w wielu kawiarniach. A dlaczego tak jest? Bo najważniejsza w tym wszystkim jest po prostu dobra kawa. Bez dobrej kawy, nawet w najlepszym ekspresie, kawa będzie po prostu niesmaczna, dlatego to jest podstawa, ale co to jest dobra kawa? To generalnie taka, której nie kupicie w supermarkecie. Trzeba jej szukać w sklepach internetowych, na przykład Coffee Desk, Conesso czy w lokalnych sklepach. Ja przykładowo mam kawkę z Coffee & Sons, która jest lubelską palarnią. Jest palarnią z Biłgoraja, ale ma swoją siedzibę także w Lublinie. I no, idąc tak naprawdę na stronę dobrej palarni, nie kupicie tam słabej kawy, bo w tych palarniach ludzie dbają o to, żeby ta kawa była smaczna i dobra jakościowo. Tu możecie zobaczyć, że to jest kawa palona pod espresso, ale ta kawa nie przypomina w ogóle swoim kolorem kawy w ziarnach, którą możecie kupić w supermarkecie. A jest to spowodowane tym, że kawę, którą się wypali bardzo mocno, także ona jest praktycznie czarna, to w takiej kawie nie czuć już praktycznie żadnych pierwotnych smaków i aromatów i w ten sposób zabija się jej wszystkie defekty. Także tak bardzo ciemno pali się po prostu najgorszą kawę. Generalnie kawę pod espresso pali się właśnie najciemniej, to jednak w dobrych palarniach ona i tak jest bardziej brązowa niż czarna. Możecie także szukać kawy w swoich lokalnych, dobrych kawiarniach, bo tam również prawie zawsze sprzedają dobrą jakościowo kawę. I zacznijmy w takim razie przygotowanie. Pierwsza rzecz to jakiś młynek, bo chcemy kupować kawę w ziarnach, bo świeżo zmielona jest zdecydowanie smaczniejsza. I to jest najtańszy młynek, jaki znalazłem. Za 20 zł kupiony w Empiku. Jest to młynek ze stalowymi ostrzami. Generalnie, jeśli macie już drogi ekspres, chcecie robić dobrą kawę, to młynek nie powinien być taki. Powinien być żarnowy i powinna być możliwość zmienienia stopnia zmielenia kawy. A tutaj mi na tym tak bardzo nie zależy, bo jest tutaj tak tani ekspres, więc mam tani młynek. Po prostu zmieli mi kawę prawie na wiór. Jest wystarczająco do takiego ekspresu. Także no i dużą zaletą jego jest to, że jest bardzo szybki. Chwila i mam zmieloną kawkę. Także odpalam ekspres, w którym jest już woda. Wsypuję kawkę i delikatnie ubijam. Jak zobaczycie pewnie w różnych kawiarniach i w innych filmikach, ubijanie tej kawy jest ważne i ubija się ją bardzo mocno. Ale niestety, jak mówiłem, słaby ekspres nie ma takich niesamowitych możliwości. I jeśli ubiję tą kawkę zbyt mocno, to po prostu woda nie przelatuje przez nią, a wylatuje dookoła. Także lekkie ubicie tej kawki jest musowe w tym przypadku. No okej, już jest gotowe, także tylko przekręcam. No i dosyć szybko muszę zabrać tą kawkę, ponieważ ona dosyć długo sobie kapie. To co kapie, to już nie jest taki napar typu espresso, które chcemy osiągnąć, żeby zrobić kawkę mleczną, a po prostu kawowa woda. Także w tym momencie przekręcam sobie to na wspinanie mleka i czekam, aż woda się znowu zagotuje w innej komorze do wspinania mleka. Większość ekspresów ma wspinacz do mleka, ale nie każdy. Można kupić takie gotowe wspinacze, ale to jest kolejny wydatek, lepiej po prostu kupić ekspres z takim wspinaczem, bo można nim naprawdę dobrze spienić kawę. Oczywiście nie idealnie, bo jest to najtańsza wersja, ale jest to znowu wystarczające. I ja sobie kupiłem specjalny dzbanek do spienienia mleka na AliExpress za 14 zł, także niewielki wydatek. I najlepiej jest używać mleka 3%, bo najlepiej się pieni i ma najlepszą konsystencję do kawy. Ja akurat dzisiaj takiego nie mam, więc użyję 2%, bo
także można. Wlewam mniej niż połowę całego dzbanuszka i w tym momencie mogę już zacząć spienianie mleka. Także wstawiam sobie metalowy kubeczek pod lekkim kątem, no i odpalam. Trzymam tutaj rękę od dołu kubeczka, ponieważ w ten sposób kontroluję temperaturę, która jest bardzo ważna przy spienianiu mleka, bo spienione mleko jest najsłodsze w temperaturze około 60 stopni i jest to taka temperatura, w której mniej więcej ręka dotykając metalowego naczynia z napojem w środku zaczyna już parzyć. Także w tym momencie po prostu zdejmuję rękę i zakręcam kurek. I tak naprawdę zostało już tylko dodać mleko do kawy i voilà, mamy naprawdę dobre cappuccino zrobione w domu. A co więcej, mając taki dzbaneczek, można poćwiczyć sobie robienie latte art w domu. Jak widzicie, naprawdę niskim kosztem. Kawka lepsza niż w wielu kawiarniach i to niskim kosztem.